Patriotyczne murale coraz częściej pojawiają się na murach różnych miast Polski. Bardzo często graficiarze, ozdabiając mury, odwołują się do wydarzeń historycznych powiązanych z danym miastem. Także w Kutnie może pojawić się taki mural. Wszystko za sprawą projektu numer 35 zgłoszonego do kutnowskiego budżetu obywatelskiego. Projekt zawiera odnowienie muru znajdującego się przy ulicy Miłej w postaci muralu patriotycznego. Może to być mural związany z historią naszego miasta. Piękny obraz namalował Kossak bitwę pod Kutnem. Mogą to być polegli mieszkańcy Kutna albo inne sławne postacie czasu międzywojennego i I wojny światowej, tak jak Troczewski, Rychtelski. Sasin, który zginął, został zamordowany w lesie w Raciborowie. No, można bardzo dobrze i fajnie rozwinąć ten temat w postaci murala patriotycznego. Mur na ulicy Miłej znajduje się w centrum miasta i należy do miasta Kutna. Jak zauważył projektodawca, jest on w kilku miejscach odrapany, a taki mural ciekawie by go ozdobił. Projekt ten może być też pewną formą promocji dla mieszkańców Kutna, którzy chcieliby wykonać taki mural. Wyłonimy osobę, która wykona ten mural poprzez przysyłanie i rozpisanie konkursu na ten mural. Będzie możliwość przysyłania prac, a później tą swoją pracę przenieść właśnie na ten mural. Patriotyczny mural to projekt numer 35 zgłoszony w kutnowskim budżecie obywatelskim. Koszt takiego projektu to 17 500 zł. Zachęcam Państwa do stworzenia biało-czerwonego muralu patriotycznego. Zachęcam do głosowania na projekt numer 35. Przypominamy, na projekty w kutnowskim budżecie obywatelskim możemy głosować do niedzieli 29 listopada. Głosować można w wyznaczonych do tego miejscach lub internetowo na stronie www.budżetobywatelski.kutno.pl.